Marta Klimczak, witam i zapraszam na Ekspres Studencki. 3 marca na Starym Mieście uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej Polskiej. W skład organizacji wchodzi m.in. wielu przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dołączyli do obchodów uczczenia pamięci żołnierzy niezłomnych akcją zatytułowaną Namioty Wyklętych. My jako studenci aktywizujemy się, przez to działamy właśnie dla tutaj społeczności lokalnych, ale dzięki temu w całej Polsce wychodzi z tego pewne dobro dla całej wspólnoty narodowej. Są rozstawione 3 namioty, zostały rozstawione przez Wojsko Polskie. Są też różne quizy dla dzieci, kolorowanki, ale też będzie koncert patriotyczny. Przypomnijmy, że 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego kraju poprzez walkę o jego wolność. Bardzo ważne jest właśnie promowanie w młodzieży ich wartości, Bóg, honor, ojczyzna. I po prostu tak ta akcja ma na celu właśnie uświadomienie ludzi. To święto polskich patriotów, żołnierzy, którzy wybrali życie w konspiracji, ścigani przez komunistów, skazani na śmierć, mordowani strzałami w tył głowy. Działacze ruchu antykomunistycznego, którzy mieli zostać wyklęci i zapomniani. Dzięki międzynarodowemu programowi Erasmus+, w naszej uczelni zorganizowano Dni Katalonii. Wydarzenie było możliwe do zrealizowania dzięki głębokiej i owocnej współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Polsko-Katalońskiego w Barcelonie. 25 lutego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej miały miejsce Dni Katalonii. Wydarzenie to było świetną okazją, aby przybliżyć studentom historię i kulturę regionu oraz zaprezentować wyjątkowość języka katalońskiego. Język kataloński otwiera wszystkie drzwi w Katalonii. Zarówno jeżeli chodzi o język w pracy, nie jest to samo zwrócić się do Katalończyka w języku kastylijskim czy hiszpańskim, a zwrócić się w katalońskim. Także ja polecam absolutnie wszystkim Polakom, którzy mieszkają, żeby jednak uczyli się katalońskiego. Lidia Vives Rossi ukazała bogactwo sztuki katalońskiej. Wszystkie dzieła, które pokazaliśmy teraz w prezentacji, są typowe dla miasta Barcelony. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do tego miasta, chcą zobaczyć te budynki. To one są specyficzne dla Barcelony. A nazwiska ich architektów, szczególnie Antonio Gaudiego, zna praktycznie każdy. Celem wydarzenia było również zachęcenie studentów do odbycia praktyk w Barcelonie. Odbywa się to za pośrednictwem programu Erasmus+. Dni Katalonii w murach Wyższej Szkoły byłyby świetnym sposobem na to, by z jednej strony zarekomendować studentom chętnym chociażby na wyjazdy, na praktyki, wyjazd do stowarzyszenia w celu odbycia tychże praktyk. Z drugiej strony, by zaprezentować wyjątkowość kultury i sztuki katalońskiej na tle cywilizacji iberyjskiej. Praktyki, w zależności od oczywiście od kierunku studiów, odbywały się głównie w biurze stowarzyszenia. Praktyki polegały na organizowaniu pewnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, szerzeniu kultury polskiej, tworzenia pewnego klimatu jedności Polonii mieszkającej na terenie Katalonii, jak również organizowania chociażby lekcji i prelekcji w szkole polskiej, która również w Barcelonie się znajduje. Powiedziałbym, żeby nie obawiali się przyjechać do Barcelony, nawet jeśli nie znasz hiszpańskiego czy katalońskiego. Prawie wszyscy ludzie posługują się tutaj językiem angielskim. Nie bójcie się, przyjeżdżajcie i odkrywajcie. Oczywiście powitamy Was, ponieważ jesteśmy otwarci i powiedziałbym, że mamy tutaj duże możliwości naukowe i pracy. Ale są również u nas plaże i wiele miejsc, żeby się dobrze bawić. Wydarzenie pomogło zorganizować Stowarzyszenie Kulturalne Polsko-Katalońskie w Barcelonie. 20 lutego odbyła się projekcja filmu. Jego autorem był jeden z naszych studentów. 20 lutego w hotelu akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się projekcja filmu Wizja Europy według świętego Jana Pawła II. Film pokazuje obecną sytuację Unii Europejskiej, która odchodzi od swoich korzeni chrześcijańskich, a coraz bardziej zmierza ku ideologii neomarksizmu. Autorami filmu są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Można to nawet nazwać profesjonalny film. Poruszyły ciekawe kwestie, na przykład właśnie jak działa instytucja Unii Europejskiej, jak działają jej organy, jakie są cele
czym się kierują, jaka jest taka grupa, która kieruje tym wszystkim. Bo wspomniane właśnie, że to jest taka grupa Altiero Spinelliego, która jest teraz kontynuowana przez jego córkę Barbarę. I tak naprawdę to ona decyduje o losach Unii Europejskiej, o kierunku, jaki wybierze i o dalszych losach tej instytucji. Ogromne możliwości i dostęp do sprzętu. Gdyby nie to, ten film nigdy by nie powstał. I cieszę się, że uczelnia oferuje coś takiego dla naszych studentów. Film przygotowali studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy przebywali na praktykach w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Film powstał w ramach praktyk, które odbyliśmy właśnie w Parlamencie Europejskim. No i z jednej strony był to film o samej instytucji, jak to wygląda od środka właśnie, żeby pokazać te działania zarówno z sal obradowych i tak dalej, a z drugiej strony też otoczenie. Po projekcji odbył się krótki wykład, w którym przedstawiono historię Unii Europejskiej, struktury, a także omówiono prognozy odnośnie jej przyszłości. A teraz sprawdźmy, jak nasi studenci żegnali tegoroczny karnawał. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizował bal karnawałowy. Odbywał się on w minioną niedzielę w budynku przy ulicy Droga Starotoruńska 3 w studenckich ogrodach zimowych. Rozpoczął się wspólnym tańcem, tak zwaną belgijką. Chcieliśmy jako studenci mieć tą naszą szansę właśnie jeszcze wspólnego spędzenia czasu na takiej naszej, typowo naszej zabawie. Mam w głowie, że bardzo bym chciała wykorzystać ten czas, jeszcze się wybawić przed Wielkim Postem, ale właśnie często mi to umyka. A teraz cieszę się, że dzięki tej inicjatywie to się udaje. Pomyślałam, że warto wspierać inicjatywy organizowane przez samorząd studencki. Poza tym to bardzo dobra forma odreagowania stresu po sesji egzaminacyjnej. Imprezy tego typu to jest bardzo dobra inicjatywa, żeby zintegrować nas jako społeczność akademicką, bo możemy się też poprzez taniec lepiej poznać, możemy spędzić wspólnie czas i właśnie odpocząć w ten sposób. To już wszystkie informacje z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na kolejną porcję informacji z naszej uczelni zapraszam już za tydzień o stałej porze. Dziękuję za uwagę, Marta Klimczak.